Specjalnie po to, że jest czerwony. Ty to chyba ze swoje ze Stanów wziąłeś, co? Te buty pasowałem do twoich spodni, słuchaj. Chodź, Karol, chodź. Maneczko. Czyli co, wyjechałem razem z Brodynem, też to ponad 600 łek. No i niestety była po nas jakaś przygoda, co? Ktoś stoi na... No była, była. Jak zwykle swoją drogą. No, tam często to się dzieje, gdzie dystanse. Nie wiem, czy to... Wojna mi nie służy, czy co? Tak się już zacząłem zastanawiać, czy nie wrócić do domu, nie? Po tej sytuacji. No, ale tam przejdę dalej. Dobra, przejdę dalej. Co się stało? No, po drodze jak wyjechałem, 140 km chyba stąd? Jakieś 15 km przed piątkowem. Wkładam nowy asfalt, jest wyrezany asfalt i później kawałeczek nowego. Bez żadnego najazdu, bez niczego. Przy 65 na godzinę nie było tam więcej. Nie było to hamulca, hamulec odpuściłem. No, dwie końcówki drążków, obydwie, gdzieś mam je do wglądu, czy już nie ma ich, chyba już do świetnika poszło. No, ale pękły ogólnie, wyobraźcie to sobie, że po prostu pękły, złamały się, wciągnęło mnie trochę do rowu, ale na tyle, o tyle dobrze, że po prostu rzew w tym rowie nie było, bo inaczej to by się skończyło, do tego pękła felka, tylnia się skrzywiła, także no, to jest całe straty. No, ale szczęśliwym biegiem okoliczności, o 22 do pół do pierwszej, chłopaki naprawili mnie, właśnie jechał ponad 40 km, a problem nie tam miał ze swoją żoną, no ale życie, życie. Chłopaki pomogli, ja jestem wdzięczny za to. W Kielcach w piątek rano ogarnęliśmy felgę. No jak widać, wszystko jest w porządku, teraz jest dobrze. To tyle o historii tej drogi właśnie tutaj. Całe szczęście. Dobra, po kolei. Duda, środek, radio,